ciągu kilku ostatnich lat w mediach ogólnopolskich wzrosła liczba programów, które propagują czy wręcz zachęcają do sprawdzenia swoich umiejętności tanecznych. Z myślą o mieszkańcach Działdowa, którzy chcieli nauczyć się nowocześnie poruszać na parkiecie, Miejski Dom Kultury przygotował warsztaty taneczne. W tym roku naprawdę szczęśliwa jestem, że naprawdę bardzo był fajny odbiór. Dużo dzieciaczków, dużo młodzieży, także widzę sens kontynuowania tych warsztatów. Na zajęcia taneczne z instruktorem Piotrem Znachem, który tańczy od 12 lat, przychodziło kilka grup po 25 osób, które mogły poznawać dogłębnie tajniki tańca nowoczesnego, poczynając od prostej choreografii do skomplikowanych układów tanecznych. Bardzo chętna, to widać, na pewno to widać. Te młodsze dzieciaki widać, że słuchają, że ćwiczą. Te starsze też, tam są już takie w niektóre perełki, które dużo potrafią, trzeba byłoby tylko je takie wyszlifować, ale są bardzo chętni i chcą, to widać na pewno. W obecnych czasach, gdzie większość młodych ludzi wolny czas spędza przed komputerem, taniec jest doskonałą okazją do poprawienia naszej sprawności ruchowej oraz koordynacji. Jest przede wszystkim doskonałą alternatywą dla wszelkiego rodzaju używek czy zagrożeń czekających na młodego człowieka. To jest również sposób na odstresowanie się. Także często dzieciaki, które nie mają co robić albo właśnie mają jakieś problemy w domach czy w szkole, przychodzą na zajęcia i tam mają taką chwilę, bo to zwykle są zajęcia godzinne, czasami półtora godzinne. I to jest ta godzina, półtorej godziny, gdzie one mogą się wyłączyć, mogą skupić się na czymś totalnie innym. No ja ze swojego doświadczenia wiem, że do mnie przychodzą właśnie tacy ludzie, którzy nic nie robią jakby tanecznego, tylko przychodzą do mnie na tę jedną godzinę w ciągu tygodnia i to jest dla nich taka świętość. Warsztaty taneczne oraz inne wakacyjne oferty Miejskiego Domu Kultury w Działdowie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego mimo rozpoczynającego się roku szkolnego, MDK nie zwalnia tempa i uruchamia kilka sekcji artystycznych. Od 11 września codziennie po południu zapraszamy dzieci, młodzież, osoby dorosłe na nabory do sekcji teatralnych, tanecznych, muzycznych, wokalnych, plastycznych, na brydża, na orkiestrę dentą. Bliższe informacje można uzyskać na stronach internetowych Domu Kultury mdkdzialdowo.pl i na Facebooku oraz oczywiście na plakatach rozmieszczanych w szkołach i w gablocie w Domu Kultury. Od września każdy mieszkaniec Działdowa czy okolic w Miejskim Domu Kultury z pewnością znajdzie coś dla siebie. W jednej z działających sekcji będzie mógł rozwijać swoje artystyczne zainteresowania.